Arkadiusz Pawłowski, Sporty Walki. Ork, mamy tutaj zawodniczkę, która będzie walczyć na gali KOK i pytanie podstawowe, co? W jaki sposób przygotowywała się do swojej walki z przeciwniczką? Zaczęliśmy w tym sezonie od mocnego obozu w górach. No i teraz trening w klubie, treningi w parach, tarcze z trenerem. Męczymy się tam razem we dwójkę, zobaczymy. Mam nadzieję, że coś z tego fajnego wyjdzie 17 października. Czy przygotowywałaś się w jakiś konkretny sposób pod tę przeciwniczkę, pod taką darię? Nie. Nie robię żadnego researchu nigdy, trzy rundy po 3 minuty. Tu się nie da dużo wymyśleć, po prostu trzeba wejść od początku do końca, narzucić swoje tempo. I mam nadzieję, że się uda to zrealizować. Ale jakaś strategia na pewno jest. Nie jest to po prostu wyjście i... Nie, no strategia jest zawsze, aczkolwiek, no mówię, jak się uda na początku zdominować, to później już powinno pójść łatwo. Jak się nie uda, trzeba będzie to przełamywać później w drugiej, trzeciej rundzie. Także robimy siłę, wytrzymałość. Mam nadzieję, że będę miała na tyle silne ciosy, żeby móc ustawić tą walkę pod swoje dyktando. Jakie są według Ciebie właśnie Twoje największe atuty? Czego będziesz szukać i w czym będziesz brylować na ringu? No mam nadzieję, że... Jejku, czym będę? No nie wiem, mam nadzieję, że siłą uderzenia. Takie jest założenie i w ten sposób trenujemy, tylko że w ten sposób trenują po prostu zawodnicy w moim klubie. Taka jest w ogóle charakterystyka zawodników Szczępiona, że biją mocno, bijemy mocno. Mam nadzieję, że ja też będę mocno biła. Kształtujący często podstawa. Tak jest. No i co po tej gali? Czy zależnie od jej wyniku jakby już są, może są już jakieś kolejne propozycje, czy Polska, czy coś za granicą? Nie ma żadnych propozycji. Ja traktuję to raczej jako pasję, także jeżeli się pojawiła taka możliwość takiej walki, to ja jestem zaszczycona i strasznie się cieszę, że będę mogła zaprezentować swoje umiejętności, szczególnie u siebie w domu, ale na razie nie mam żadnych propozycji. No jeżeli ktoś będzie miał coś ciekawego, to ja z chęcią się zastanowię nad tym. Czyli raczej jest to hobby, pasja, a nie taki jakby zawód na ten moment? Nie, to nie jest zawód, ale w naszym kraju to nie może być zawód. W naszym kraju, a już dla kobiety, to w ogóle. To jest pasja, sprawia mi to ogromną przyjemność. Uwielbiam tą tremę, ten stres i tą adrenalinę, która jest przed walką. I dlatego to robię. Cieszę się, że mój poziom sportowy jest już na tyle wysoki, że organizator zauważył mnie jako osobę, która może tutaj zaprezentować się w superfajcie. Także mam nadzieję, że spełnię oczekiwania. Doskonale. Powodzenia.